Witam serdecznie, pokażę jak przygotować pyszny pieczony schab z suszonymi pomidorami, który idealnie nadaje się do podania na obiad lub na zimno na kanapki. Składniki potrzebne do przygotowania schabu znajdują się na karteczce oraz w opisie pod filmikiem. Najpierw przygotuję nadzienie do schabu. Kilka ząbków czosnku drobniutko kroję i przekładam do miseczki. Następnie kroję około 200 g suszonych pomidorów, które wcześniej osączyłam z oleju i dodaję do czosnku. Następnie dodaję łyżeczkę tymianku, łyżeczkę soli i dokładnie mieszam. Farsz jest gotowy. Teraz przygotuję mieszankę, którą natrę schab z wierzchu. Około 80 g suszonych pomidorów drobno kroję i przekładam do miseczki. Dodaję 1 łyżeczkę tymianku, 2 łyżeczki soli, 1 łyżeczkę papryki ostrej, 2 łyżeczki papryki słodkiej wędzonej, jeżeli nie mamy wędzonej, może być papryka słodka, około 0,5 łyżeczki pieprzu prawdziwego. I dodaję około 3-4 łyżek zalewy suszonych pomidorów lub oleju i mieszam. Umyty i osuszony schab nacinam wzdłuż w dwóch miejscach na głębokość około 3/4 grubości schabu. W nacięcia nakładam farsz i delikatnie ugniatam. Tak przygotowany schab wiążę sznurkiem wędliniarskim. Jeżeli nie mamy wprawy, to najlepiej schab wiązać dwie osoby, tak żeby jedna osoba przetrzymała schab. Jeżeli skończy nam się sznurek, to dowiązujemy kawałek sznurka i dalej wiążemy. Tak przygotowany schab wkładam do rękawa zawiązanego z jednej strony i nacieram przygotowaną mieszanką. Zawiązuję z drugiej strony rękaw i nakuwam w kilku miejscach, tak żeby podczas pieczenia wydostawała się para.
schab możemy położyć bezpośrednio na blaszę lub włożyć go do naczynia żaroodpornego. Schab wstawiam do nagrzanego piekarnika do 180 stopni na drugą od dołu półkę. Piekarnik mam ustawiony na grzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Schab będę piekła około 120-130 minut. Jeżeli mamy większy kawałek mięsa, to pieczemy dłużej, a jeżeli mniejszy, to pieczemy krócej. Po około 130 minutach schab wyjmuję z piekarnika, rozcinam rękaw, polewam sosem i ponownie wstawiam do piekarnika na około 10-15 minut, tak żeby schab ładnie się zrumienił. Jeżeli lubimy schab bardziej wilgotny, to rękawa nie rozcinamy, a po upieczeniu pozostawiamy w rękawie do przestudzenia. A jeżeli lubimy bardziej kruchy, to rękaw rozcinamy i po upieczeniu od razu wyjmujemy z rękawa. Proszę, tak wygląda schab po upieczeniu. Jest bardzo smaczny, delikatny. Polecam wypróbować przepis. Górę pod filmikiem będzie mi bardzo miło. Schab jest gotowy. Życzę smacznego.